O Boże, dobra. Po cichu spróbujmy to zrobić, bo jak nie będzie po cichu, to będziemy w dupie. Pożałują. Jak ja mam tam dojść? Nakazujesz mi się ujawnić? Kurde, ja myślałem, że go złapię, a ktoś mnie wykrył. Kazi, czemu cię tak długo nie było? Jadłeś ośmiodaniowe śniadanie? Jak ostatnio? Dobra, walić to. Podejdę tam po cichu. Kazik, no to spoko. Ale wiesz, Kazik, nawiązuje do tego, bo ty raz powiedziałeś, że idziesz zjeść obiad, nie? Czy tam kolację. I będziesz za chwilę. No i czekamy z Tom. Z Natalią. Czekamy. Mijają 4 godziny. No i stwierdziliśmy, że musisz jeść ośmiodaniowy obiad, no bo... Bo jak inaczej? Ja nie mogę z broni zmienić na drugą. Czemu? Patrz, mi się broń zmieniła. Dobra, załatwimy to, załatwij to po swojemu. Gdzie jest, kurde, jakiś karabin? Pistolet maszynowy. Może być. Kurwa, oczywiście, że odmawiam. Lubię tą broń? Pomimo, że... Czekaj, ja wymagań nie spełniam? Aha. Budowa ciała na 6, dlatego mi tak lada celownik.
Niech się to otworzy. Możesz... Czy mam iść z samochodu, czy o co tu chodzi? Pozwól ci wieżyczki, no staram się. Ale obrażeń żadnych nie robię. Skupiałem. Jak mam się wieżyczki pozbyć, jak nie mogę wejść? Jak zwiększyć staty? No skradasz się po prostu i wtedy masz... Nie no, normalnie masz postać i rozwijasz sobie to opanowanie. Dobra, ale skupiona na tyle, że nie wiem, co mam zrobić. Chyba, że ktoś ma klucz może? Wątpię. Co jest ciekawego w tym Kazi? Ty no bez ja nie co robić. Aha! Nikt nic nie widział. Droga czysta. Jadę do ciebie. Ja pierdolę! Teraz! Odsunąć się! Odsuńcie się i rzućcie broń! Albo go zastrzelę! Powtarzam! Zrzućcie spokojnie, broń! Jeszcze nie jest za późno, żebyśmy wszyscy wyszli z tej sytuacji. Wezwaliśmy posiłki! Gówno, prawda! To twoja ostatnia szansa. Nie musisz tu dzisiaj zginąć, dogadajmy się. Dlaczego mam ci wierzyć? Pana! Posłuchaj, tu nie chodzi o ciebie. Puść go, poddaj się i mów, gdzie jest pasażer tej afałki. Ja nie wiem, gdzie go zabrali. Kurwa, kłamie. Tracę cierpliwość. Masz parę sekund na decyzję. Wkrótce zjawią się tu nomadzi z Aldekalu. Pojechali na zachód, w stronę tej stacji benzynowej, ale nie daję gwarancji, że tam wciąż są. Pamiętasz akcję z konwojem? Kurwa! Panam! Szlak! O cholera. Go w porządku? Nic mi nie jest. Matule, pierdolone. Oberwałaś? Czekaj no, opatrzę ci to. Nic mi nie będzie, chodźmy stąd. Nie zdążyliśmy się wycofać, panam. Błyskawicznie się przegrupowali i zaczęli pruć rakietami. Straciłem wszystkich ludzi. Wszystkich? A Skorpion jest tu? Mitch? Pana, przykro mi. Nie zdążyłem. Nie. Jesteś pewien? Nie.
Pilot nie musiał zginąć. Jeszcze chwilę i by się poddał. Był uzbrojony, bliski paniki. Mógł zrobić coś głupiego. Mógł był mnie przerażony. Chciał po prostu usłyszeć, że ma szansę wyjść z tego w jednym kawałku. Oszczędź sobie, Vi. Nie mogłam zaryzykować życia przyjaciół. Przyjaciela. Ciekawe, co ty byś zrobiła na moim miejscu. Przykadam go, kurwa. Mógł nam się przydać żywy. Dałabym mu szansę. Żeby wezwał posiłki? Albo żeby zastrzelił Mitcha? Vi, to są żołnierze. Znają ryzyko. Facet przystawił mi spluwę do łba. Liczył się z konsekwencjami. Oni zabili Skorpiona, rozumiesz to? Zabili mi przyjaciół. Nie on zabił, tylko te jebane roboty. Po prostu uważaj, że mogłyśmy to załatwić na zimę. Możesz mi prawić morały, jeśli chcesz, ale to niczego nie zmieni. Dla Skorpiona, dla Mitcha, dla każdego, na kim mi zależy, zrobiłabym jeszcze raz to samo. To raczej ty powinnaś się zastanowić, dlaczego myślisz inaczej. Czemu w ogóle rzuciliście się na tę AV-kę? Nie widzieliście oznaczeń? Nie mieliśmy pojęcia, że to Kang Tao. Zobaczyliśmy, że jest uszkodzona. Znamy te tereny. Wiedzieliśmy, gdzie spadnie. Myśleliśmy, że będą potrzebować pomocy. A w najgorszym wypadku zgarnęlibyśmy z wraku trochę dechu. Przeszarżowaliśmy. Zjebali. Wszystko okej? Okay? Potrzebujesz czegoś? Dzięki za pomoc, Vi. Przykro mi z powodu twoich ludzi. Ale muszę jechać dalej. Muszę dotrzeć do człowieka, którego przewozili w tej AV-ce. Pilot mówił, że pojechali na zachód. Tak. Zabrali go ze sobą. Naszymi wozami. A pilot mówił prawdę. Tam jest stara stacja. Pewnie szukają sposobu na zawiadomienie centrali. Czyli to wyście jej przygrzali z EMP? Próbowałyśmy was ostrzec, ale nie byłyśmy w stanie się z wami połączyć. To co teraz, Vi? Pojadę za nimi. Zostań z Mitchem, ja sobie poradzę. Jadę z tobą. Obiecałem, że... Jestem w szoku. Poza tym te skurwysyny zabiły Skorpiona. Nie odpuszczę im. Nie dyskutuj z nią, Vi. Nie ma sensu. Jedźcie. Jak znajdziemy się na zakręcie, to nie będziemy wiedzieć, co z nami będzie. Jest. Ja zwołam ludzi. Zajmiemy się wszystkim. Zostawimy ci mój wóz na wszelki wypadek. Tylko pilnuj działka, bo czasem się zacina. A my weźmiemy motocykle. W porządku. Jeśli dotarli do tej stacji, to pewnie czekają tam na swoich. Lepiej się pośpieszcie. Ale pana... No? Odbierzesz ten wóz, prawda? Obiecuję. Że nie. Zatrzymamy się, zanim przyślą tu jakieś służby ratunkowe. Nie, skąd motor chcesz wziąć? Ciekawe, czemu się zdecydowałaś ze mną jechać dalej. Chodzi o zemstę? Czy to ważne? Chcę dorwać skurwieli, którzy zabili mi przyjaciela. Ale też mam umowę z tobą. Przynajmniej to nie jest konflikt interesów. Nie dasz sobie rady. No tak. Dzięki. Ja ich wszystkich poślę do piachu. Z tym też będziesz mieć problem? Nie. I dobrze o tym wiesz. Siedzimy w tym razem do samego końca. Czemu okazji? Co? W porządku jesteś. Pomogłaś mi z naszym. Pomogłaś mi z Mitchem. Na mój gust, to ja ci wiszę przysługę. Jak ci pomogłam z nim? Znajdę ci tego Helmana. Aha, czyli tak to wygląda. Spłacasz dług? Nie. Nomadzi zawsze pomagają. Jestem swoim. Swoja. Dobrze to brzmi. Jedziemy na tę stację. Ale cały czas krwawi. Mam nadzieję, że znasz drogę na skróty. Mhm, zbieraj się. No i skąd motocykle weźmiemy? Aha. Skakuj. Skoczyłem. Kurwa. To było dziwne. Skorpion mówił, że Night City nie rozczaruje, wiesz? Tak dobrze cię znał? Być może lepiej niż ja siebie. Mówił, że ich już będzie miała dość miasta, to zgarnimy jakiegoś kapera. Nakupujemy żarcie w puszkach i pojedziemy na Skrejt. Słyszałam, że pięknie to jest. I że na dnie podobno wciąż leży wóz Diana Dimera. Kogo? No, tego korpa, który zakosił jakiś prototyp. Mieli Techowi chyba. Nie pamiętasz? Ścigali go przez 3 stany. O Jezus! Ale mi walił do góry. Wątpię. Myślę, że przegrzali mu wirusem. Stracił kontrolę nad wozem. Pewnie zanim się utopił, to się udusił. Dziękuję pana. Ale przez chwilę przestałaś myśleć o smutnych rzeczach. Co? Trzymajcie się, cieszcie się.
Ale podoba mi się ta misja. Dobrze, że ją wybrałem jako pierwszą na dzisiejszy dzień. A już... Dobrze, że gra mnie zatrzymała, bo bym wyskoczył na tym kamieniu chyba prosto w paszczę lwa. Dobra, są tu jacyś ludzie, czy...? O, kto? Kto? Kto mnie widzi? Ale jest jakiś snajper. Ja tak analizuję teren, żeby to zrobić w miarę po cichu, nie? Kurwa. Nie wiem, jak ja to zrobiłem po cichu, ale jest. No, to wszedłem do środka. No. Dachem nie mogę? Panie, da rady. Jestem w środku. To po cichu. Helman musi tu być. Skradam się jak nigdy. Nie musi mi pan tego tłumaczyć. To dla mnie w pełni zrozumiałe. Zajmę się tym samodzielnie. Tak. Dobra, jego olewam. Płyta winylowa. Kto tego słucha jeszcze w tych czasach? Może to nie nomadzi. Tylko kto? Nie wiem. Byli pracodawcy tego tam na górze? Bzdury. Gdyby to byli oni, przysłaliby swój oddział. I pewnie byłoby już po wszystkim. Wiem, gdzie trzymają Helmana. Idę tam. Goddammit. Dobra, osłaniam cię. No wskakuj, kurwa. Jezus.
Kto cię przysłał? Twoja stara. Wyobrażam się sobie, że... Kurwa. Kurwa, przepraszam, tu tak głupie zabrzmiało. Kto cię przysłał? Twoja stara. Musimy pogadać. Pracujesz dla Yorinobu Arasaki? Masz mnie ściągnąć z powrotem, czy... Co za żałosny szczur. Zaraz zacznie wrzeszczeć albo spróbuje spierdolić. Ucisz go. Nie przypadł ci do gustu, co? Tak jak ty jemu. Cwaniak jeszcze nie wie, że ciebie powinien się bać bardziej niż Arasaki. To nic osobistego. Miałaś dać znać Takemurze, kiedy znajdziesz Helmana. Racja. Zadzwonię do niego. Tylko pamiętaj, masz Helmana, a to ostatnio bardzo cenna waluta. Postaraj się na tym coś ugrać. Takemura uratował mi życie. Dobra, gdzie jest tak... Jezu, ten typek mi znowu w samochodach pisze, ja pier... Popełniacie za dużo błędów! Bo miał w tym interes. Teraz też chodzi tylko o biznes. To nie jest twój kumpel. Takemura, mam dobre wieści. Dorwałam Helmana. Żyje? Co powiedział? Żyje, żyje. Na razie nie był zbyt rozmowny. Zabieram go teraz do Sunset Motel. Przyjadę tam. Przetrzymaj go do tego czasu. Tak, tak, dokładnie, Denis. Trzeba go zabrać gdzieś, gdzie da się spokojnie porozmawiać. Racja. Jak ja mam go wynieść? Co się tu dzieje? A, nagle parowali wszyscy. Okej, ja tak mogę grać. Logika. O kurwa, co jest? Że twoi nowi przyjaciele się zjawili. To on? Tak. Zabierz go na zewnątrz. Wrzuci się go na motocykl. Niczy panom chcieli odbić tego typa? Podobno. To ma związek z rozbitą AV-ką. Leż grzecznie. No i ze Skorpionem. Kawaleria przyjechała. Nie wiedziałem, że wzięliśmy jakiś kontrakt. Jest czysto. To jednak próbuję. Po drodze nikogo nie widzieliśmy. Ale lepiej stąd spieprzać jak najszybciej. Później pogadamy. W ogóle to, co chcesz z nim zrobić? Stoi za tym długa historia. Gdzie ją zacząć? Opowiesz przy następnej okazji. Sol. Tu wszystko skończone. Jest czysto. Słyszałem, że Mitch żyje dzięki tobie. Dzięki V i pana. Obie ratowały mi dupę. Mam nadzieję, że on wart był tego wszystkiego. Sol, ja próbowałam połączyć się ze Skorpionem, ale... Nie tłumacz się. Może mogłabym jakoś pomóc. Zrobiłaś już wystarczająco dużo. Próbowałam go powstrzymać. No nie wierzysz mi? V, powiedz mu! Nie uwierzy mi, bo... To naprawdę nie jest wina panom, Sol. Ostrożnie. Jeszcze nie jesteśmy znajomi. Poza tym nikt nikogo o nic nie obwini. Jasne. Pan... Spędrować go obie. Gdyby nie ja, ta AV-ka nie zostałaby uszkodzona. Skorpion i jego ludzie nie ruszyliby za nią. Taka jest prawda, Sol. Gdy jesteś Aldecaldo, zawsze odpowiadasz za siebie i swoich bliskich, niezależnie od okoliczności. Być może Panam musi zadać sobie pytanie, czy wciąż jest z Aldecaldos. Kurwa. Nie przejmuj się, Solem. Przejdzie mu. Mam to gdzieś. Ale on nie ma cię gdzieś, Panam. Jak tylko dowiedział się o wszystkim, kazał ruszać za wami. Martwił się, że coś ci się stanie. To on... Może wam chwilowo nie po drodze, ale należysz do rodziny. A dla rodziny Sol zrobiłby wszystko. Tylko czy ja wciąż należę do tej rodziny? Wiesz, że tak. Wróć do nas. Po chwili potrząsa głową ze smutnym... Co to kurwa miało być? O kurwa! Przepraszam za tę scenę. Sama widzisz... Trudne to wszystko. Widzieliście, co tam pisało? Ale poradzę sobie. A ty o siebie dbaj, dobra? To co teraz? Wracasz do Night City? To... Chyba tak. Muszę pomyśleć o... wszystkim. Sol, Mitch. Oni naprawdę traktują się jak rodzinę.
Może powinnaś dać im szansę. To wszystko nie jest takie proste. Jak to w rodzinie. Nadlatują! Macie minutę! Zwijamy się. Ja też spadam. Dbaj o motocykl Skorpiona, jest twój. Serio? Mam dwa motory już. Every. No, dźwięk nie za synchronizacja. W motelu, na Zadupiu. Na jakimś konkretnym Zadupiu? Nieważne. I tak się stąd sam nie wydostaniesz. Czyli zobaczyli. A po co tu jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Kang Tao, możemy negocjować. Jaki szef? Nie zrozumieliśmy się. Nie ma żadnej oferty. To czego chcesz? Mam w głowie konstrukt Silverhanda. Zaczynam od tego świrować i wiem, że będzie już tylko gorzej, jeśli go nie usunę. Nie tak to reklamujecie na mieście, więc słucham wyjaśnień. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biochip? Ukradłam go Yorinobu Arasace. Na zlecenie kogoś, kto potem zostawił mnie na lodzie. I zdecydowałaś, że najlepiej będzie trzymać towar we własnej głowie. W sumie to nie był taki zły pomysł. Bo dzięki temu, kiedy dostałam kulkę, konstrukt mnie zrestartował. Zawsze wiedziałam, że plan Yorinobu źle się skończy. Ale nigdy nie wpadłbym na coś takiego. Unikatowy tech Arasaki chodzi sobie jak gdyby nigdy nic po ulicy. Musisz usunąć biochip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym problem? Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Wiem, że nie da się go tak po prostu usunąć. Mój Reaper pokazałaś powiedział... biochip jakiemuś partaczowi z ulicy? Kto jeszcze o tym wie? Szukałam pomocy. Myślisz, że pierwsze, co mi przyszło do głowy, to porwać AV-kę Kang Tao? Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej... świadomy? Agresywny. To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. I była cholernie rzadka i cholernie droga. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasakę, projekt był wciąż w fazie testów. Ja to mam szczęście. Na ile wyceniacie nieśmiertelność? Kto mógłby sobie pozwolić na taki tech? Ten model nie miał prawa ujrzeć światła dziennego. Prototyp powstał na polecenie Saburo Arasaki, który osobiście nadzorował cały projekt. Czyli gdyby nie Yorinobu, nikt by się o tym nie dowiedział. A gdyby nie ty, projekt nie okazałby się sukcesem. To jest prawdziwy przełom. Jak dokładnie miała działać ta nowa wersja? Planowaliście, że co, że engram będzie wygryzać ludzi z ciała? W trakcie testów zakładaliśmy, że ciało podczas zagnieżdżania konstruktu będzie już neuralnie obojętne. Czyli martwe. Tak. Dlatego to, co przytrafiło się tobie, jest tak interesujące. Okej, okay, twój tech działa, gratulacje. A teraz go usuń. O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Zaraz, zaraz. Moment, dopiero się poznaliśmy. A jak to sobie wyobrażałaś? Jeśli mam ci pomóc, muszę cię zbadać. Okej. Okay. Niewiarygodne. The fuck? To wygląda? Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. Kurwa, co to jest? O kurwa! Co? Co jest? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. O, jeszcze tego brakowało, żebyś była jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć! Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji.
Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić... Aha, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji, gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap. Czekaj. No to jesteśmy w dupie. Projekt jest w fazie testów. No tak, Kazi, przeżyła dzięki biochipowi. Bo przed chwilą widziałem, jak konstrukt przeżera ci mózg. Co? On jest zaprogramowany, żeby za wszelką cenę zagnieździć się w nowym... Nie, no super, fajnie, dziękuję. Nie jest w żaden sposób zaprogramowany, żeby umieć z tym czyli walczyć. Czyli co? Engram prędzej czy później wygra? Tak. A z tego, co słyszałem o Silverhandzie, to rzecz dokładnie w jego stylu. To czemu jest trupem? Wygląda na to, że wyrosłem na czarną legendę. Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Jak? Jak to? Widzę go i mogę z nim rozmawiać. To nie jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłaś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj co? Pod tym względem John jest jednak tylko głosem w mojej głowie. Często ma inne zdanie, ale nie może mnie do niczego zmusić. Potwierdzam. Jesteś kurewską upartą. To nie będzie jak wygrana w debacie. Po prostu skala powoli zacznie się przesuwać. Co masz na myśli? Zaczniesz robić rzeczy, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Przy fajnie nawet. To fanatyk, terrorysta i samobójca. A to skurwiel. No i kto ci teraz robi dlatego wodę z mózgu? Myślę, że lepiej, żebyś już teraz Johnny przynajmniej nigdy się tak nie zeszmacił jak ty. Bronisz go? Czy dopuszczasz do głosu? Teraz są pierdolne. Proponował już, że przejmie twoje ciało? Tylko na chwilę? Nie. A zgodziłabyś się? Johnny! Żartowałem, ale uważaj, on cię zaraz przegada. Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb! No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kang Tao. Chyba się pojebało. Spróbuję, to trochę za mało. To wszystko brzmi, jakbyś chciał się wkupić do Chińczyków. Moim kosztem. Zdajesz sobie sprawę, ile są warte dane, które masz... A co mnie obchodzi kasa? Nawet jeśli nie dam rady ci pomóc, nie możemy ich stracić. Kurwa, jaki debil. Właśnie sam przyznaje, że miałaś rację. Kurwa, no! Dziękuję, Johnny! Masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kang Tao oferowało za nie naprawdę dobre. Ja dostanę to za free. Masz je przy sobie? Musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart. Wie? Takemura? Co on tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. Już prawie z nim skończyłam. Schematy relika. O, wyciągnę sobie z dupy. Jezus. Dobra, sprawdźmy to gówno. Lepsze to niż nic, o ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno-bełkotu. Co z nim potem zrobisz? Jeszcze nie wiem. Mówisz poważnie? Znasz mnie. Bywam impulsywny. Okej, jest twój. Zostawię was. Mam nadzieję, że się dogadamy. Tak byłoby dla ciebie. Wie najlepiej. Wie, zapamiętam to. Zostaw mi tu gorąco. Kurwa! Co ci jest? I nie dała ci nawet szklanki wody. Nie wiem. W takim stanie chcę szukać Parker. Dostaniesz cały wiatr. Nie trzeba. To wszystko idzie zbyt wolno. Umrzesz, zanim dowiesz się, jak usunąć biochip. Przecież sam chciałeś mnie zabić. Już raz ci powiedziałem, że zmieniłem zdanie. Teraz chcę, żebyś żyła. Zapytam jeszcze raz.
Czego ode mnie chcesz? Skoro wylosowałem kartę wyjścia z więzienia, głupio byłoby z niej nie skorzystać. Fajne stwierdzenie. Gramy w Monopoly. Kończone od 50 lat porachunki za Rasaką i chcę je wreszcie załatwić. Potrzebuję cię do tego. Nikt nigdy nie chciał mnie zwerbować do grupy terrorystycznej. Posłuchaj, wiem, kto może ci pomóc i gdzie można uratować ci życie. Ty pozbędziesz się chipu, a ja przy okazji rozwalę Arasakę. Musimy tylko zdobyć Soul Killera i dotrzeć do Mikoshi. Wiesz, że jesteś tylko irytującym omamem? Powinnam cię ignorować. A ty jesteś chodzącym trupem i powinienem zaczekać, aż umrzesz i zwolnisz dla mnie miejsce w ciele. To jest fakt. Kurwysynu. Ale jak widzisz, postanowiłem ci pomóc. Musimy tylko znaleźć... Zaczyna się od M na 7 liter. Dobra, co to jest Mikoshi? Zacznijmy od tego, że kiedy jesteś podłączona do sieci, Arasaka może wypalić cię za pomocą sztucznej inteligencji o nazwie Soul Killer. Nadążasz? Tak. Widziałam twoje wspomnienia. Nie pamiętam jego numer. Nieźle cię załatwili. Dobra, widzę, że mamy do obgadania więcej tematów niż myślałem, ale to później. A póki co, Arasaka wypala cię Soul Killerem. Umierasz. Ale zawartość twojego mózgu zostaje skopiowana. No, pewnie tak stałeś się konstruktem. Właśnie! A miejsce, które stoi za całym procesem i gdzie przechowują engramy, nazywa się Mikoshi. Nie rozumiem, co moja sytuacja ma wspólnego z Mikoshi. Nie jesteś zbyt bystra, prawda? No nie. 50 lat temu Mikoshi było jedynym miejscem na świecie, gdzie przeprowadzano operacje na umyśle człowieka. Dzisiaj też pewnie jest jedynym. Wszystkie drogi zawsze nas tam zaprowadzą i wtedy ty załatwisz swoją sprawę, a ja swoją. Dobra. A jak chcesz rozwalić Arasakę? Masz gdzieś w zanadrzu drugą bombę? Bomba ma na imię Alt Cunningham. Nic mi to nie mówi. Na razie. Kiedy ją znajdziemy, wszystko stanie się jasne. A póki co nie trać czasu. Trzeba znaleźć drogę do Mikoshi.